Widzowie szkła kontaktowego oburzeni odejściem Dałkrzewicza. To powiedzieli na antenie. Trwa zamieszanie po odejściu Krzysztofa Dałkrzewicza ze szkła kontaktowego po aferze związanej z jego wyjątkowo niefortunną wypowiedzią. Głos w sprawie zabierają nie tylko znani dziennikarze i komentatorzy, ale też zwykli widzowie. W ostatnim wydaniu popularnego programu TVN24 dali upust swoim emocjom. Było naprawdę gorąco. 19 czerwca 2023 roku do studia szkła kontaktowego dzwonili jak zwykle widzowie. Wiele ich wypowiedzi nie dotyczyło, jak zwykle, bieżących spraw politycznych, a odejścia z programu satyryka Krzysztofa Dałkrzewicza, który obraził na antenie dziennikarza TVN24 Piotra Jaconia. O co chodzi w aferze Jacoń-Dałkrzewicz? Wypowiedzi fanów programu TVN24 odnosiły się one do tego, co stało się po tym, gdy w programie na żywo Dałkrzewicz przed wystąpieniem dziennikarza Piotra Jaconia rzucił na wizji pytanie, a jakiej płci on dzisiaj jest? Wypowiedź była i niestosowna, i niefortunna. Jacoń jest ojcem dziecka transpłciowego i stoczył dramatyczną walkę o to, by czuło się ono szczęśliwe. Jacoń i Dałkrzewicz mieli sobie jednak wszystko wyjaśnić. Jednak 16 czerwca 2023 roku. Dałkrzewicz sam oznajmił, że już nie wróci do szkła kontaktowego w roli komentatora, bo na niego i jego rodzinę wylała się fala hejtu. Chodziło mu między innymi o krytykę jego wypowiedzi. 19 czerwca 2023 roku. Jacoń, po powrocie z wakacji, znów postanowił zabrać głos i napisał, że dostał od Dałkrzewicza SMS. Jacoń podkreśla, że przez miesiąc nie wypowiadał się o Dałkrzewiczu. SMS brzmiał: Panie redaktorze, może już pan wracać do pracy. Niech się pan nie boi, mnie w TVN24 już nie ma. Jednego ksenofoba na pana drodze mniej. Zostali jeszcze Kaczyński i Czarnek. Z nimi będzie ciężej, ale życzę sukcesu. Pseudonim. Co sprawia przyjemność, kiedy z ofiary człowiek zamienia się w kata? Ciekawi mnie to. Życzę sukcesów i na tym polu. Z szacunkiem. Krzysztof Dałkrzewicz. Jest jeszcze jeden niemiły aspekt całej afery, ze szkła kontaktowego odeszli również Robert Górski oraz Artur Andrus. Odejście Dałkrzewicza nie w smak widzom szkła kontaktowego. Nic dziwnego, że takie przetasowania budzą wielkie emocje wśród wiernych widzów programu. Już w trzeciej minucie szkła oburzony widz Stanisław podzielił się z innymi widzami swymi niezbyt wesołymi refleksjami. 3 sierpnia 2020 roku jako 13-latek pierwszy raz dzwoniłem do szkła kontaktowego. Program prowadzili wtedy pan Sianecki i pan Dałkrzewicz. Tych wspaniałych wspomnień nikt mi nie zabierze, dlatego właśnie dzisiaj chciałbym pozdrowić wszystkich przygnębionych Szkiełkowiczów i przypomnieć niestety wciąż aktualny tekst piosenki 1999 Artura Andrusa. Czasem bez trudu, czasem z mozołem. Raczej dla żartu niż na złość. Piosenki wolę pisać wesołe. Bo smutku ludzie mają dość, mówił na antenie widz Stanisław. Kolejny rozsierdzony zmianami fan szkła kontaktowego odniósł się już bezpośrednio do odejścia Dałkrzewicza. W tym przypadku mam wrażenie, że tej tolerancji zabrakło w państwa stacji, ponieważ rozbawiony satyryk palnął sobie żart i okazuje się, że nie ma tolerancji wśród tych, którzy apelują o tę tolerancję.
chyba coś tutaj się nie zgadza, zastanawia się w programie na żywo. Widz odniósł się też do swojej osobistej sytuacji, podkreślając, że ludziom zdarza się żartować na tematy, które ich samych bolą lub urażają. Rozumiem, że każdego los doświadcza inaczej, czy pana Piotra, czy pana Dałkrzewicza, czy mnie. Wiele lat temu zmarł mi wnuczek, proszę mi wierzyć, było mi bardzo przykro. Też nie byłem zadowolony, że inni mają wnuczków, zazdrościłem im tego. Nawet nie chciałem, by mówiono przy mnie, że mam wnuczka, bo mnie to dotykało, ale potem mówię. Chłopie, zastanów się, to spotkało cię, inni mają prawo się śmiać, cieszyć i po prostu żyć. Nie możemy komuś zabronić zażartować, bo nas spotkało to, czy coś innego, mówił. Po telefonie Tomasz Sianecki postanowił skomentować tę wypowiedź. Tutaj, jeżeli chodzi o tolerancję, to chyba nie można przekroczyć granic tolerancji. Tolerancja musi być tolerancją, a nie jakąś tam półtolerancją, ćwierćtolerancją i tak dalej. Stwierdził.